W Wielkim Tygodniu w polskim Radiu PIK radiowe rekolekcje wielkopostne pod tytułem Życie na piątkę. Dzisiaj temat drugi: chętnie przebaczaj winy. Posłuchajmy słów z Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć bratu, jeśli wobec mnie zawini? Czy aż siedem razy? Jezus mu odpowiedział: Nie twierdzę, że siedem, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego Królestwo Niebieskie podobne jest do Króla, który postanowił rozliczyć się ze swoimi sługami. Kiedy zaczął to robić, przyprowadzono mu dłużnika, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego oddać, pan kazał go sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim co posiadał. W ten sposób chciał odzyskać dług. Wtedy sługa upadł przed nim na ziemię i błagał: Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Gdy upsługa wyszedł, spotkał innego sługę swego Pana, który był mu winien sto denarów. Chwycił go, zaczął dusić i mówił Oddaj wszystko, coś winien. A on upadł na ziemię i prosił, Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Gdy inni słudzy dowiedzieli się o tym, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli o wszystkim swojemu panu. Wtedy pan wezwał go i powiedział: Jesteś złym człowiekiem. Darowałem ci cały dług, bo mnie prosiłeś. Czy i ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim dłużnikiem tak jak ja zmiłowałem się nad tobą? I pan rozgniewany wydał go katom, dopóki nie odda mu całego długu. Podobnie postąpi z wami mój ojciec, który jest w niebie, jeśli każdy z was szczerze nie przebaczy swojemu bratu. Ta Ewangelia jest najpierw Ewangelią o Bożym Miłosierdziu. Kiedy pan Jezus mówi, że. Powinniśmy przebaczać nie siedem razy, lecz siedemdziesiąt siedem razy, czyli po prostu zawsze, że powinniśmy być, tak jak mówi papież Franciszek, nigdy nie męczący się przebaczeniem. To jest tak dlatego, że takim właśnie jest Bóg. Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem nam grzechów. On jest tym, który nam zawsze jest gotów przebaczyć. obojętnie ile razy będziemy go o to prosić ile razy. Zrobimy coś, co teoretycznie mogłoby spowodować, że on się na nas obrazi. Ale w tej Ewangelii słyszymy też w pewnym momencie o tym, że miłosierdzie Boże się w którymś momencie kończy. Że boża cierpliwość się jakby wyczerpuje. Popatrzmy na owego króla, owego pana, o którym mówi ta przypowieść. Ten król najpierw nie tylko, że okazuje, Litość przychylając się do prośby swojego dłużnika, który był mu winien ogromną kwotę pieniędzy, bo 10 tysięcy talentów to, to było co najmniej kilkadziesiąt kilogramów złota. Może nawet więcej, to było kilka, kilkadziesiąt ton złota. I nie tylko nie daruje, nie tylko nie przychyla się do jego prośby, ale wręcz w ogóle daruje mu dług. Bo prośba tego dłużnika była taka: bądź jeszcze trochę cierpliwy, ja ci oddam. A król mówi: dobrze, w takim razie w ogóle ci daruję ten potężny dług. Natomiast, kiedy ten człowiek wyszedł od króla, spotkał swojego dłużnika, który był winien 100 denarów, to była mniej więcej równowartość 3-miesięcznej pensji takiego zwykłego robotnika, a więc nieporównanie mniej. I on postąpił zupełnie inaczej. Nie tylko, że nie darował tego długu, ale wręcz nie chciał być cierpliwy. Natychmiast chciał zwrotu. I to spowodowało, że owo miłosierdzie króla, niewyobrażalne miłosierdzie, jakby się skończyło. Czy rzeczywiście Boże miłosierdzie jest ograniczone? W pewnym sensie tak. Żeby to zrozumieć, przypomnijmy sobie przypowieść o synu marnotrawnym. Pamiętamy, że ojciec syna marnotrawnego przyjął go z otwartymi rękami. Mało tego wyprawił ucztę, bardzo się cieszył, po prostu skakał z radości, widząc swojego marnotrawnego syna żywego, że wrócił, że chce znowu z nim być. Natomiast zupełnie inaczej zachował się jego brat. Starszy brat. Brat nie przebaczył synowi, nie ucieszył się na jego widok. Absolutnie nie było mu w głowie, żeby mu darować to, co on zrobił. I jaki był tego efekt? Efekt był taki, że on. Po prostu nie wszedł do domu Ojca. Powiedział: Nie wejdę. Póki ten człowiek tam jest, ja nie wejdę. I to jest właśnie ten moment, w którym się kończy Boże miłosierdzie. Mówiąc dokładniej, to jest moment, w którym Boże miłosierdzie jest bezsilne wobec naszej postawy. Ono już nie ma. Tej mocy, którą ma wtedy, kiedy człowiek po prostu przyjmuje Boże przebaczenie. Już w tym momencie Boże miłosierdzie nie jest w stanie nas zbawić. W momencie, kiedy my nie potrafimy przebaczyć tym, którym Bóg przebacza. I o tym właśnie jest ta opowieść, i o tym mówimy, kiedy tak bardzo mocno akcentujemy, może nawet ciągle za mało, ale na pewno mocno akcentujemy, jak ważne jest to, żebyśmy byli nieskończeni w miłosierdziu, w przebaczaniu, tak jak nieskończony jest Bóg. Popatrzmy na Pana Jezusa. I po prostu go naśladujmy. Jeśli on przebacza, dlaczego ja nie mam przebaczyć? Kimże ja jestem, żebym sądził mojego brata, potępiał, żądał dla niego kary, skoro Bóg z tego zrezygnował? Bądźmy miłosierni. Jak ojciec nasz niebieski jest miłosierny. I posłuchajmy jeszcze opowieści. Młodzieniec siedział sam w autobusie, wzrok miał nieprzerwanie skierowany za okno. Wyglądał na niewiele ponad dwadzieścia lat, piękny z twarzą o delikatnych rysach. Pewna kobieta usiadła obok niego, po zamienieniu kilku słów o pogodzie ciepłej, wiosennej, młodzieniec niespodziewanie rzekł: — Byłem w więzieniu przez dwa lata, wyszedłem dzisiejszego ranka i wracam do domu. Słowa wypływały z niego jak rwąca rzeka, kiedy opowiadał jak dorastał w biednej uczciwej rodzinie i jak jego przestępcza działalność przysporzyła rodzinie bólu i wstydu. Przez te dwa lata nie miał od nich wieści. Wiedział, że rodzice byli zbyt biedni, aby pozwolić sobie na podróż do więzienia i zbyt prości, aby pisać listy. On sam przestał do nich pisywać, ponieważ nie odpowiadali. Trzy tygodnie przed zakończeniem kary uczynił ostatni desperacki krok, który miał mu pozwolić na powrót do ojca i matki. Przeprosił ich za zawód, jaki im sprawił, i poprosił o wybaczenie. Po wyjściu na wolność wsiadł do autobusu, który miał go zawieźć do jego miasta i którego trasa wiodła obok domu i ogrodu, gdzie dorastał i gdzie nadal mieszkali jego rodzice. W liście napisał, że rozumie ich zachowanie. Dla, dla ułatwienia sprawy poprosił, aby dali mu znak, który mógłby zobaczyć z przejeżdżającego autobusu jeśli by mu przebaczyli chcieli go przyjąć mieli przyczepić białą stęgę do starej jabłoni w ogrodzie gdyby znaku nie było młodzieniec nie wysiadłby z autobusu i opuściłby miasto odchodząc na zawsze z życia rodziny w miarę jak autobus przybliżał się do celu młodzieniec stawał się coraz bardziej nerwowy do tego stopnia że bał się spoglądać przez okno pewien że nie zobaczy żadnej wstęgi po wysłuchaniu jego opowiadania, kobieta ograniczyła się tylko do prośby: Zamień się ze mną, ja będę wyglądać przez okno. Autobus jechał dalej, mijając jeszcze kilka domów, i w pewnej chwili kobieta zobaczyła drzewo. Dotknęła delikatnie ramienia młodzieńca i, powstrzymując łzy, wyszeptała: Spójrz, spójrz! Obwiesili całe drzewo. Białymi wstążkami. Jesteśmy bardzo podobni do bestii, gdy zabijamy. Jesteśmy bardzo podobni do ludzi, gdy osądzamy. Jesteśmy bardzo podobni do Boga, gdy przebaczamy. Od poniedziałku do czwartku o 17:45, a Wielki Piątek kwadrans przed 19:00. Radiowe Rekolekcje Wielkopostne w Wielkim Tygodniu w Polskim Radiu PIK.